Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie. Ostatnio została wprowadzona na CSGO Skinsa nowa skrzynka Toolbox za 8 40 zł, więc sobie dzisiaj wydamy cały mój budżet, czyli 3165 zł na tą skrzynkę. Za 3 płacimy 25,20, więc zobaczymy, co uda nam się z niej dropnąć, bo skiny no, wyglądają naprawdę sympatycznie. No biorąc pod uwagę jakby cały design skrzynki i koncepcję, no to te rękawiczki stare pasują tu wręcz idealnie. Oczywiście rękawiczki Kaushin, czyli nie pamiętam, jak po polsku się nazywały, ale możecie dać znać w komentarzu. Oczywiście przypominam o kalendarzu, jak chcesz wziąć udział, oczywiście z dzwonem łapa w górę pod filmem, w komentarzach napisz, wybierz sobie numer, no i oczywiście dołącz na Discord, no, dołącz na Discord, bo to sprawdzam, i użyj kodu Kroxy na CSGO Skins, jak jesteś osobą pełnoletnią, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opcji, bądź klikniesz oczywiście magiczny plusik i wpiszesz tutaj kod Kroxy przez Vix, który daje ci skrzynkę na start, jak jesteś nowym użytkownikiem, i 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz używać do woli przed każdą wpłatą. A niedługo startuje konkurs dla osób płacących z konekrocji, więc stay tuned. Oczywiście wszelakie metody płatności, paysafe cardy, SMS-y i wiele więcej. No a my lecimy z tą skrzynią. Myślę, czy po prostu nie otwierać jej na szybkim trybie i skiny, które wylecą, to po prostu je zostawię. W sumie tak powinniśmy od początku zrobić, że po prostu wydaję cały ten budżet na tą skrzynkę i potem zobaczymy tak naprawdę, ile mi się udało z niej wyciągnąć. No tylko, że kurczę, no nie pamiętam teraz, od jakiej kwoty zaczynaliśmy, więc nie będę miał dobrego porównania, ale generalnie, no jak możecie zobaczyć, skrzynka, no raz na te kilka otwarć, no tutaj dwa otwarcia z rzędu na plus, trzy nawet, no jak możecie zobaczyć, skrzynka naprawdę potrafi oddać. No tutaj 19 zł niestety tylko, no ale ten kałaszek, no kosztuje dwie dyszki, tak, no gdyby te dwa otwarcia tutaj nie znitowały, to byłyby spoko. No ale okej, okay. Tak właściwie, halo panie CSGO Skins, czemu tutaj dalej nie ma pięciu otwarć na raz? Co tu się dzieje? No naprawdę, to już powinno być, to jest, wydaje mi się, no wiesz, no rzecz, która już, że tak powiem, dawno powinna zostać wprowadzona. No ale okej, okay. Zobaczmy dalej, 42 zł, no zobaczcie, że już któryś raz tą M-kę trafiamy, a nie jest, wow, 52 zł teraz, więc to jest wartość dwukrotna tej skrzynki. No jak możecie zobaczyć, na tą M-kę jest, no tylko 1,5%, a ona naprawdę tutaj, no z kilka razy już ją trafiłem. Co tutaj, no proszę, no zobaczcie, kolejne 5 dych. No naprawdę, no i patrz teraz, no naprawdę, ej, skrzyneczka ta naprawdę, no, zaczyna mi się podobać, w sensie, gdyby może kosztowała tak, no, no, z 10 razy tyle, no to okej, mógłbym, że tak powiem, się z tą oponentką tutaj zapoznać, tak, wow, 64 zł, tak factory new. No i zobacz stary, no i o to chodzi tutaj w openingu skrzyneczki. Zobaczmy teraz, 37 zł, dwie awupki. Generalnie wstałem niedawno i muszę się przyznać bez bicia, przyspałem mecz NC stary. Przyspałem mecz NC, no ale już teraz oficjalnie właśnie, no, no możemy powiedzieć, że NC no jedzie do domu. W sumie dla mnie to było dość oczywiste. Nawet na pikemie mówiłem, że większość ludzi daje ich do wyjścia, niektórzy nawet na 3-0 tam zaszaleli. A ja mówię, że ja się zastanawiałem, czy oni w ogóle wyjdą z tego majora. No i jak się okazuje, nie wyszli, no ale generalnie pikem, a to powiem wam na następnym odcinku z pikemu, ale tam się bardziej rozgadam. No ale jest stary tragedia, no gdyby mi nie odwaliło, nie postanowiłbym dać takiego mojego typa, takiego wiesz, takiego klasyczka psującego mi pikem od siebie, jak co roku mam w zwyczaju. I gdybym nie dał tego Gamer Legion na 0-3, tylko zostawił to Amkal tak jak był, to miałbym dodatkowy punkt. No ale no, w sumie i tak chyba nic to nie zmieni, bo chyba i tak większość osób pikemy ma zripowane, bo naprawdę no, ciężko tutaj naprawdę wytypować, co tu się właściwie tak stało. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. 18 zł, lecimy dalej z tą skrzynką, mamy jeszcze 1300 zł. No ale generalnie dla mnie była ta przegrana NC dzisiaj na przykład oczywista. No ja sam miałem, że tak powiem, w kuponie. Oczywiście kupony tylko dla osób pełnoletnich, tak pamiętam, takie oczywiście CSGO Skins. Miałem na kuponie dokładny wynik 2-0 Fury, na który było no chyba z 4 kurs albo 3 coś. Więc no dla mnie to był pewniaczek, no ale nie wiem, no dwa mecze stary dzisiaj. Mecz Soul i nie, czekaj, Soul przegrało chyba 0-2.
z Legacy, tak mi się wydaje. Ecstatic wygrało, no ale Apex też. Apex chyba z Imperial przegrało, a właśnie Soul z Legacy. Są dwa mecze, które zepsują mi dzisiaj kupon. No i po części też Eternal Fire, bo miałem postawione szybkie 2-0, no ale to tylko na paru kuponach, a reszcie miałem czyste Eternal Fire. No ale fakt, że stawiając kupon na Eternal Fire na kursie 1.38, no oczekiwałem szybkiego 2-0, a tam Gamer Legion tego overpassa pierwszą mapę, no naprawdę wyciągnęło ładnie Eternal Fire, to tam w szoku było w ogóle w pierwszej połowie, jak chyba 8-0 było. Albo nawet, nie, 10-0, przepraszam, było 10-0. Dopiero potem Eternal Fire zaczął się budzić. Więc no tak to czasem bywa, no i standardowo nic dzisiaj nie weszło przez te mecze Soul i Apex. Gdyby Soul i Apex wygrało, no byłbym zarobiony, no ale tak to. No trudno się mówi, no ale szkoda mi właśnie takiego uszczelonego, fajnego kursu na tą kurię. Furię? Furię. Bo naprawdę, no dla mnie był to pewniaczyk, że tak powiem, Furia się szybko przejdzie 2-0. Po NC. No i tak się stało. Nie żebym był antypolakiem jakimś. Nie wyzywajcie mnie, no ale jestem realistą, tak? Jestem realistą. Trzeba czasem po prostu, wiesz, spojrzeć prawdzie w oczy. No. 118 zł. Tyle nam zostało. Spogląda właśnie tej prawdzie w oczy, że zaraz no będziemy musieli sprawdzić tak naprawdę wartość naszego ekwipunku, bo zostało już naprawdę dosłownie no z dwa otwarcia chyba, nie? No dokładnie dwa otwarcia, na koniec 8 zł 57 groszy. Łącznie w naszym balansie, zobaczmy ile uzbieraliśmy, 2500, więc no jesteśmy na minus 500 co najmniej z tej skrzynki, nie pamiętam od jakiej też sumy dokładnie zaczynałem, no ale jest to minus, tak? Dobra, sprzedajemy wszystko, 2500 zł, no dużo tych bitew jest, na CSGO się teraz naprawdę fajnie się to ogląda. Zobacz, emeczka bazyliszek, skrzynka 50-50, 38 zł. No dobra, zobaczmy dalej. Ojejku, no tutaj hiperbestia dla mojego oponenta, 111. No i teraz wypadałoby, żeby tutaj dla wuja coś spadło, nie? No ale no... No może być ciężko, no chyba, że Watercase to jakiś mocny banger zafunduje. No, nie wiem szczerze, no... No może gdyby faktorynie to było... No to może jeszcze jakimś cudem miałoby to potencjał, no ale potencjału jednak finalnie się okazało, że nie było. Dołączymy tutaj do bitwy no na 188 zł, tylko no gościu tutaj chyba coś niezdecydowany, bo no nie wiem, czy on rzuca bota, czy co on robi, no jak nie, gościu, nie chcesz się ze mną pizgać, to nie, stary, no ja nie będę tutaj, wiesz, ja nie będę jakieś specjalne zaproszenie dla bota od ciebie czekał, tak? Dobra, co ja tak naprawdę bym chciał zrobić z takim budżetem? No nie jest to dość duży budżet. No 22% przeceny na skrzynkę DevCase. Myślę, że to jest no fajna okazja, żeby tutaj trochę przyoszczędzić i przy okazji otworzyć sobie fajną naprawdę skrzynkę. No DevCase, no mówiłem już niejednokrotnie, skrzynia, którą otwierałem, jak zaczynałem swoją przygodę, więc zobaczmy. Jak tam tutaj z niej pójdzie? Dzisiaj przecena ponad 20%. No, gdyby to był underdog, to jakiś tu potencjał by był. No ta akwamarynka, stary, no ta akwamarynka. Przecież 52 zł tutaj Max Stalker, no i jest szansa do tego wrócić. Tym bardziej, że teraz hiperbestia 111 zł, no i ta przewaga na naszym koncie teraz się zaczyna. No ale zaraz będzie tak naprawdę ten test, wiesz, test, że tak powiem, no jak, weryfikacja, bo teraz to są najdroższe skrzynki. No jest strata, ale ostatnie otwarcie, no nie wiem szczerze ile ta WUPA kosztuje, no kosztuje znacząco, niestety, no delikatnie więcej, więc no niestety bitwa przegrana. 1700 zł, co, może wrzućmy tą skrzynkę jeszcze na bitwę, żeby nie było, że tutaj wiesz, że na bitwie jej nie dałem. 42 zł za 5 takich skrzyneczek, no to ja dorzucę tutaj jeszcze od siebie Luxuriosa. No i chyba tego Royala, no zobacz mi, może by się coś tu udało zdobyć, no nie obraziłbym się, Kroko byłby naprawdę zadowolony, jakby Kroko dostał skarpetę, albo fajnego skina. No ale zobaczmy, no AK Slate tutaj, 13 zł, fajny kałach. Jak generalnie, wiesz, jak wypłacam skiny dla was do kalendarza, ja nie pamiętam kiedy jakiegoś skina dla siebie wypłaciłem tak naprawdę, ale jak wypłacam skiny do kalendarza dla was, to
To no ja sobie tymi skinami gram zazwyczaj, nie? Jak są na tym trade banie 7 dni, albo dopóki ktoś go po prostu nie wylosuje w kalendarzu. I powiem wam, że no miałem takiego kałaszka właśnie z naklejkami na tu z Miserę. I on poleciał już do któregoś z was i naprawdę, no kurczę, trochę tęsknię za nim, bo był naprawdę w pytę. No zobaczmy, tutaj rękawica, więc jest to win, ale czy to idzie na plus? Jest to bitwa na minus, stary, więc no totalnie to jest, że tak powiem, no nieopłacalny biznes z mojej strony, ale zobaczmy, oj. No jest to bitwa potężna, na skrzynki z Desert Hydrą, jest to normalny tryb, 1092 złote, więc zobaczmy, skrzynki podejrzewam 1%, więc też nie ma na jakie fanfary jakieś liczyć. No ale jakby tutaj Hydra poleciała, no tylko teraz właśnie, Hydra musi polecieć do mnie. Bo inaczej, inaczej, że tak powiem, no troszkę, że tak powiem, by mnie to zasmuciło, zezłościło, no ale no to niestety nikt, znaczy niestety, może na szczęście, żeby wiesz, no jakby ktoś inny wygrał, to miałbym ból dupy, tak? No ale że tutaj, no jak ja mam źle, to fajnie, że ktoś inny też ma źle, tak? Zobaczmy, 336 zł. No ta M-ka, no właśnie, minimalware. Zobaczmy dalej, no niestety dzisiaj coś czuję, że no szczęście nie sprzyja po naszej stronie trochę. 155 zł, 4 skrzynki. No zobacz, może ta ostatnia bitwa jakiś, nie wiem, skrzynki AK, jakiś Fire, Serpent stary. No ale zobaczmy, no dzisiaj skupialiśmy się na tamtej skrzyni głównie. Nie poszło jakoś fenomenalnie, nie poszło jakoś mega źle. Jest okej, jest w granicach tolerancji, tak można powiedzieć. No ale no myślę, że mogę już się z wami pożegnać, bo ta bitwa już raczej przegrana. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, przypomnę, jak chodzi Croxy, 10% więcej. I skrzynecka na start dla nowych użytkowników, widzimy się jutro, siema!